Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ja rozumiem, że ta uwaga pana ministra Jakiego była do mnie tym razem, nie do pana ministra Gowina, bo nie czas na dyskusję o reformie procedury karnej. To wtedy pan były minister sprawiedliwości Gowin był atakowany przez pana Jakiego i pana Wójcika. Natomiast w tej chwili mówimy o sytuacji takiej, że pan minister albo nie rozumie mojej wypowiedzi, albo nie potrafi przeprowadzić takiego najprostszego wnioskowania logicznego. Otóż w państwa argumentach cały czas przejawia się taki bardzo prosty błąd logiczny, który jest charakterystyczny dla wypowiedzi, które mają coś zmanipulować. Dlatego, że państwo znajdujecie na przykład temat sędziego w stanie spoczynku sprzed 7 lat i wyciągacie go jako przykład tego, że to są, cytuję pana szefa, przestępcy w togach. No to dokładnie idąc tym tokiem rozumowania, przypominam sobie, że w zeszłej kadencji senator Prawa i Sprawiedliwości został w hotelu poselskim znaleziony w dwuznacznej sytuacji, leżąc na podłodze. I teraz, gdybym był tak samo dobry z logiki jak pan minister Jaki, zaproponowałbym bardzo proste rozwiązanie. Skoro to był senator PiS i nadużył być może takich, a nie innych substancji, to w takim razie wszyscy senatorowie PiS mogą być porównani do takich osób. A więc tym samym wszyscy parlamentarzyści PiS. A tym samym, idąc tym tokiem rozumowania, szanowny pan prezes Kaczyński mógłby zostać porównany do osoby, która nadużywa alkoholu. I to jest wasza manipulacja. Wy nie naprawiacie niczego w Polsce. Wy tylko upolityczniacie sądy, a do tego stosujecie najgorsze, haniebne metody manipulacji. Zmieniacie linie podwójne, ciągłe na przerywane, zmieniacie wypowiedzi i to jest istota państwa PiS. Dziękuję. Wiceminister sprawiedliwości pan Patryk Jaki w tej chwili zabierze głos. Szanowny panie marszałku, panowie premierzy, Wysoki Sejmie. No, z logiką to jest ciężko u pana, panie pośle, ponieważ chcę powiedzieć, że sędziowie, problem z polskimi sędziami polega na tym, że jeżeli oni popełnili jakiś sposób oczywiste przestępstwo, lub zachowali się w sposób absolutnie skandaliczny, to karą za takie zachowanie było najczęściej przeniesienie z jednego sądu do drugiego sądu. Ja chcę powiedzieć, że różnica z parlamentarzystami jest taka, że przykład między innymi, który pan podał, skończył się jak? Że taki czy drugi senator nie znalazł się na listach i już nie został wybrany. To jest ta różnica. Ja chcę panu powiedzieć, jeżeli wprowadzicie takie same kryteria w stosunku do sędziów, brawo. Problem polega na tym, że jeżeli jeden czy drugi poseł popełni, czy zachowa się w sposób skandaliczny, zawsze raz na 4 lata ocenią go wyborcy, a sędziów ocenia korporacja. I chcę panu powiedzieć, jak sędziów ocenia korporacja? Mimo że mieliśmy do czynienia z gigantycznymi skandalami dotyczącymi sądownictwa w przeciągu ostatnich 10 lat, z gigantycznymi skandalami, pijanymi sędziami, którzy bili żony, sędziami, którzy kradli kiełbasy, pendrive'y i inne rzeczy. Zgadnijcie, sędziami, którzy byli na telefon. Zgadnijcie, ilu z nich korporacja wyrzuciła ze swojego grona w przeciągu ostatnich 10 lat. 9. Wiecie, ilu posłów w tym czasie się wymieniło? Wiecie, że setki posłów. Dlatego chcę powiedzieć, że to porównanie jest absolutnie skandaliczne. Ale skoro już pan minister użył przykładu tego sędziego, który po pijanemu samochodem wjechał do tunelu, to o tym mówimy, to chcę powiedzieć, że przez prawie 6 lat nie mógł ponieść żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i pobierał pensję. Po pijanemu wjechał do tunelu. Jeżeli wy chcecie bronić takich sędziów, to gratuluję.
To jest właśnie wasz sposób postępowania. I jeszcze. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Jeżeli chcecie, Wysoki Sejmie, zmierzyć się też w takiej uczciwej debacie na temat dorobku za waszych czasów w wymiarze sprawiedliwości, to ja chcę powiedzieć, że myśmy to dokładnie sprawdzili. Przemawiający przede mną ten wykształcony minister sprawiedliwości zasłynął jedną rzeczą. Dzień przed odejściem z urzędu podniósł stawki dla adwokatów o 100%. Gratuluję. Jeżeli tak dla was wygląda wymiar sprawiedliwości, to serdecznie gratuluję. Stracili na tym zwykli ludzie, a zyskała korporacja. Wy jesteście tu po to, żeby bronić przywilejów korporacyjnych, a my, żeby bronić zwykłych ludzi. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1286, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 440 posłów, za głosowało 241, przeciw 195, wstrzymało się 4 posłów. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Z wnioskiem formalnym zgłasza się poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna.